Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia o rozstaniu Doroty Gardias i Dariusza Peczutę. Teraz pogodynka sama je potwierdziła. Wygląda na to, że została bardzo zraniona. Z końcem 2021 roku Dorota Gardias zaczęła się pokazywać w towarzystwie przystojnego sportowca Dariusza Peczutę. W styczniu postanowili potwierdzić doniesienia mediów, a dziennikarka opublikowała zdjęcie z partnerem. Jakiś czas temu wszystkie wspólne fotografie zniknęły z Instagrama pogodynki. Wygląda na to, że wielka miłość Doroty Gardias i Dariusza Peczutę nie trwała długo. Gwiazda TVN potwierdziła rozstanie. W rozmowie z party Pogodynka wyznała, że nie jest już w związku z Dariuszem Pachutem. Postanowiła jednak zostawić szczegóły dla siebie. Nie czuje się teraz najlepiej i wierzy, że czas wyleczy rany. To prawda. Nie jesteśmy już razem. Chcę wierzyć, że czas wyleczy rany, wyznała Dorota Gardias. Pogodynka skupia się na swojej córce. Mała Hania została zarażona przez mamę miłością do gór. Niebawem planują wspólną wędrówkę.